Jakie jest dzienne zapotrzebowanie osoby ze stomią na błonnik? Czy nadmierne jego spożywanie może prowadzić do biegunki? Generalnie, tak jak powiedziałam już, osoba ze stomią uważana jest za osobę zdrową. Oczywiście, to się przede wszystkim odnosi do osób, które mają tak zwaną kolostomię. I te osoby nie powinny ograniczać ilości błonnika, to znaczy zjadać różne źródła błonnika pokarmowego w ilości około 30 gramów dziennie. Natomiast w przypadku osób z ileostomią, czyli wysokim, wysoką operacją jelita, wówczas faktycznie musimy kontrolować ilość spożywanego błonnika pokarmowego i z reguły tym osobom, Zalecamy 15 do 20 gramów błonnika. Dlaczego? Dlatego, że są pozbawione tej części jelita, gdzie dochodzi do zagęszczania mas kałowych i faktycznie nadmierna ilość błonnika może powodować powstawanie luźnego biegunkowatego stolca. Czy osoba z ileostomią może mieć biegunkę i jak ją rozpoznać? Osoba z ileostomią ma luźniejszy na ogół stolec. Tak czy owak. Nie zawsze mówimy, że jest to biegunka, bo proszę państwa, biegunka to nie w naszym takim medycznym rozumieniu, to nie jest tylko i wyłącznie luźniejsza konsystencja stol, stolca. U osób z ileostomią ta konsystencja stolca jest zawsze luźniejsza, ale to jest częstotliwość konieczności wymieniania. Worku w tym wypadku, czy też w odniesieniu do osób bez stomi, częstość wychodzenia do toalety. I od tej częstości my mówimy, czy ktoś ma biegunkę, czy ma tylko luźne stolce.